Dzisiaj w krótkim filmie porozmawiamy o pozornie nietypowym przypadku, kiedy to dwudziestokilkuletnia, podobająca się innym mężczyzną żona, nie może doprosić się swego młodego męża o współżycie z nią. Jak słusznie zauważa autorka listu na samym początku, nazywam tutaj Agata, zazwyczaj sądzi się, że to mężczyźni mają tego rodzaju problem z niechętnymi żonami, ale w młodszym pokoleniu dostaje sygnały, że coraz częściej problem z tym mają też i panie. To wygląda na coraz większe wyzwanie dla tych kobiet, które nie chcą być nimi tylko z nazwy, ale też doświadczać kobiecości w czysto fizycznej formie. Pewne rzeczy przydadzą się też dla w miarę ogarniętych mężczyzn, dlatego obejrzenie tego filmu, niezależnie od Twojej płci, da Ci materiał do przemyśleń: nie tylko jak sobie poradzić w takiej sytuacji, ale nawet jak ją etycznie wykorzystać dla swego dobra. Zacznijmy od Agaty która napisała, cytuję, Panie Aleksie, a może mógłby Pan nagrać odcinek dla żon zaniedbywanych przez swoich mężów w kwestiach łóżkowych. Głównie mówi się o mężach, którym to żony odmawiają seksu i ograniczają czułości, ale są kobiety, które mają takie problemy ze strony męża. Koniec cytatu. Przede wszystkim dziękuję Agato za poruszenie tematu i szczegóły, które zaraz przytoczymy. Posługiwanie się autentycznym przykładem ułatwi nam zrozumienie w ogóle sprawy, a ta sprawa nie wygląda dobrze, mimo że Agata jest młodą, i atrakcyjną kobietą, cytuję: brak komplementów, seks wymuszony przez żonę i tylko raz na długi czas. Zaznaczę, że do samego aktu dochodzi nie poprzez namiętność i pożądanie, tylko dopiero wtedy, kiedy zacznę otwarcie mówić, że czuję się niezauważona, że brakuje mi tego czy tamtego. Na zwykłą luźną propozycję seksu słyszę: później, teraz nie, jestem zmęczony, za 10 minut. Nie rozumiem z tego nic, bo fizycznie nieskromnie muszę napisać, że jestem kobietą atrakcyjną, mężczyźni mnie zauważają, ale obcy. Czemu mój nie? Koniec cytatu. Aż mi się nie chce wierzyć, że mówimy tutaj o dwudziestoparolatkach. Taka sytuacja może mieć oczywiście różne przyczyny i omówimy je po kolei w szczegółach. Zastanawiający jest fakt, że mimo iż obcy mężczyźni Agatę zauważają, to dla męża nie jest ona fizycznie pociągająca. To z kolei może mieć różne podłoża, i zobaczymy zaraz, jakie to podłoża mogą być. Możliwa przyczyna numer jeden to bardzo niski poziom testosteronu u męża. Co jednak, no, biorąc pod uwagę wiek, 20 par lat, no, jest mało prawdopodobne. Choć badania wykazują, że w młodszych pokoleniach jest on coraz mniejszy, co wiąże się z różnymi czynnikami środowiskowymi. No ale jak już mówiłem, 20-parolatka tak dalece, żeby mu się nie chciało. Muszę przyznać, trudno mi w to uwierzyć. Bardziej prawdopodobne są inne przyczyny. Potencjalną przyczyną numer dwa jest na przykład możliwość, że mąż ma kogoś na boku. Co prawda, jako dwudziestoparolatek byłoby bardziej prawdopodobne, że jakby miał kogoś na boku, to robiłby to zarówno z żoną, jak i z kochanką, ale jest możliwe, że w tej kochance się zakochał. No, tej ostatniej możliwości nie można wykluczyć i trzeba ją dokładnie zbadać. Potencjalna przyczyna numer trzy to może być, że mąż może mieć jakiś niechcieć, bo może mieć jakiś problem psychiczny albo fizyczny z samym współżyciem. Tutaj możliwa jest kombinacja bardzo różnych czynników. Na przykład wielu młodych mężczyzn w rezultacie oglądania materiałów Red Pill faktycznie boi się kobiet. Pogardliwe wyrażanie się o nich to jest tylko przykrywka tej niepewności i lęku. I jako konsekwencja, nie mają oni zbyt wielu relacji z kobietami, szczególnie z kobietami w różnym wieku, a nie tylko rówieśniczkami. A to, pod warunkiem właściwego zabezpieczania się, jest jednym z najlepszych sposobów zdobywania doświadczeń w tej materii. Może mąż ma tego rodzaju lęki, co potwierdzałoby coś, co napisała Agata w dalszej części listu, ale do tego jeszcze dojdziemy. Jeżeli mąż był wychowywany bardzo religijnie, może do tego jeszcze przez dominującą matkę, to może ma też tak zwaną nerwicę eklezjogenną i to jest przyczyną. No, moglibyśmy tak spekulować, ale nie o to chodzi, bo warto przyjrzeć się jeszcze jednemu szczegółowi. Agata nie wspomina, czy taka niechęć męża była widoczna już od razu, czy wystąpiła w pewnym momencie. W tym pierwszym przypadku należy by się zapytać, po co w takim razie wiązała się z tak niedopasowanym człowiekiem. Pamiętaj, jeżeli w charakterze kandydata coś ci znacząco nie pasuje, to nie licz na to, że to się po ślubie zmieni. Od bardzo, bardzo wielu lat to jest taka popularna recepta na nieszczęśliwe małżeństwo. Wiara, że się zmieni po ślubie. Dlatego zdecydowanie odradzam wiązanie się z pozornie perfekcyjnym kandydatem, jeżeli stwierdzasz, że brakuje mu jakiejś naprawdę istotnej dla Ciebie cechy charakteru albo podejścia do życia. Ludzie, szczególnie kobiety, mają tutaj tendencję do oszukiwania się i uzupełniania ewentualnych luk tej osoby albo wyobraźnią, albo poleganiu na stereotypach. Wracając do przypadku Agaty, to jeśli niechęć męża pojawiła się potem, to albo zrobiła ona coś, co faceta zniechęciło, albo znalazłem kogoś, w kim się po prostu zakochał. Jak masz do czynienia z taką sytuacją, no to trzeba to koniecznie zbadać i nie okłamuj się tak, jak to zrobiła Agata. Cytuję. Jeśli chodzi o samo życie, to wydaje mi się, że jesteśmy dobrze dobrani, zdrowy związek. Ale przez brak intymności jestem bardzo sfrustrowaną osobą. W głębi serca czuję się niewystarczająca, niewidzialna, nie znoszę tego uczucia i ciężko mi jest. Koniec cytatu. Widzicie sprzeczność w tych dwóch zdaniach napisanych obok siebie, jedno po drugim? Taki jest rezultat, kiedy zamiast naprawdę zapytać się jak się czujemy z danym człowiekiem, zaczynamy przyjmować jako kryteria oceny społeczne stereotypy typu na przykład porządny, ma pracę, nie pije i może tego jeszcze przystojny. Wielokrotnie mówiłem w filmach o tak tzw. efekcie aureoli, kiedy na podstawie kilku pozytywnych informacji budujemy sobie w głowie cały obraz drugiego człowieka, nie zdając sobie sprawy z tego, że może on mieć wiele znacznie mniej pożądanych cech i zachowań. Dlatego, jeśli masz na przykład potrzeby dużej bliskości, a zwłaszcza intymności i seksu, ten człowiek nie zaspokaja ich, to nie oszukuj się, że to dobry partner dla Ciebie, co za bzdura. Może jest on dobrym dla kogoś, kto ma podobne małe potrzeby i nastawienie do tego, ale nie dla ciebie. Po co wiązać się z kimś takim, jeszcze nie daj Boże, mieć z nim dzieci, tylko po to, żeby 10-15 lat później, przypadkowo poznając kogoś innego, stwierdzić, że są mężczyźni, którzy bez problemów zaspokoją te twoje potrzeby, które masz już tu i teraz. Lepiej od razu poszukać pasjonującego człowieka, to jest znacznie rozsądniej. Jeżeli teraz myślisz, że brakuje ci umiejętności do budowania relacji z ciekawymi ludźmi i ktoś robi ci tylko łaskę, że z tobą jest, to lepiej przestudiuj nasz podręcznik Sukces w relacjach międzyludzkich, najlepiej w korzystnym zestawie z drugim Wojna na słowa. Jako widz tego kanału dostaniesz dodatkowe 10% rabatu, szczególnie znajdziesz w opisie poniżej. Wracając do sedna, jest niestety wiele osób, u których problem z niedopasowaniem partnera Ciągle pojawia się w różnych konfiguracjach i lepiej tego unikać. Oczywiście, jak już jesteś w związku i pojawiają się problemy i wyzwania, to pierwszym krokiem powinna być szczera i otwarta rozmowa. Agata próbowała i tego, i chwała jej za to, ale co z tego wynikło? Zobaczmy, cytuję. Wiele rozmów, prób kontaktu w tej sprawie, ale mąż tylko odbija piłeczkę na zasadzie nie brania tematu poważnie. Ja mówię, że jestem młodą kobietą, mam 20 parę lat i że mam swoje potrzeby, a on mówi, że przecież uprawiamy seks. To nic, że ostatni raz był dwa miesiące temu i trwał trzy minuty, przy czym doszło do niego tylko dlatego, że go zmusiłam. Koniec cytatu. Zacznijmy od ostrzeżenia dla oglądających ten film mężczyzn. Jeżeli partnerka stara się z wami w kulturalny i spokojny sposób porozmawiać o jakichś problemach w waszym związku, nie tylko zresztą w sprawach łóżkowych, to nigdy nie lekceważ tego i nie zbywaj jej. Nie musisz się z nią zgadzać, ale porozmawiaj poważnie. W wypadku męża Agaty mówieniem o uprawianiu seksu, kiedy jest to raz na dwa miesiące przez trzy minuty, ośmiesza go w oczach partnerki i to będzie bardzo trudne do nadrobienia. Wielu mężczyzn jest zaskoczonych, kiedy nagle żona, pozornie, ni stąd, ni zowąd, wnosi o rozwód. Ale kobiety dość rzadko robią to nagle, zmieniając po prostu zdanie z dnia na dzień. Przeważnie rozczarowanie, jak kisi się dość długo, jak taki uśpiony wulkan i nagle wybucha: Panowie, macie jakiś problem, to nie zamiatajcie go pod dywan, albo nie usprawiedliwiajcie się bólem głowy, jak mąż tej dziewczyny, tylko porozmawiajcie z waszą kobietą. Dobra kobieta chętnie Wam pomoże i w razie potrzeby przyłoży też rękę tam, gdzie trzeba. Moja rada dla obydwu płci: rozmawiajcie na trudne tematy w spokojny sposób, komunikując własne potrzeby i odczucia, a nie przez atakowanie czy obwinianie drugiej strony. To daje największe szanse dogadania się i znalezienia wspólnego rozwiązania, albo też wspólnego dojścia do wniosku, że takiego rozwiązania nie ma i trzeba podjąć inne kroki. Niż rozmowa do rozstania włącznie. Unikanie tego prowadzi do destruktywnego procesu, którego przykładem są słowa Agaty, cytuję. Wcześniej to zmuszanie jeszcze jakoś przynosiło mi satysfakcję przez sam akt, ale dzisiaj ja już nawet nie chcę wymuszać, prosić i namawiać. Straciłam totalnie popęd seksualny i boli mnie to. Koniec cytatu. To nie do końca jest tak, jak opisuje Agata. To nie jest tak, że straciła totalnie popęd seksualny, raczej straciła go w stosunku do jej męża. Zrozumiałe, że wobec takiej postawy tego faceta odechciało się jej prosić i próbować. No, prawie każdemu by się odechciało. W rzeczywistości ten popęd kumuluje się w niej i jak znajdzie sposób do ujścia, to w którymś momencie wybuchnie z pełną siłą. Zakład, że nie jest obecnym mężem? Jeśli oglądasz ten film i jesteś mężczyzną, to potraktuj takie rzeczy jako ostatnie dzwonki alarmowe, zanim ostatecznie stracisz kobietę, z którą chciałeś przecież spędzić resztę życia. A teraz parę słów dla oglądających to pań. Zacznijmy najpierw od tego, co powiedziała Agata. Cytuję. Kiedyś myślałam o dzieciach, a dziś panicznie boję się ciąży z tego względu, że nie wyobrażam sobie do końca życia życie w związku bez bliskości. Nie wiem na co czekam, ale zawsze jest jakaś nadzieja. Koniec cytatu. Agata bardzo rozsądnie stara się uniknąć ciąży z niewłaściwym facetem, nawet jeżeli to ciągle jest formalnie jej mąż. Wiele kobiet popełnia bardzo poważny błąd mając dzieci z mężczyznami, z którymi tak naprawdę nie chcą spędzić reszty życia. W rezultacie większość takich związków i tak się rozpada, wszyscy cierpią, w tym też niczemu nie winne dzieci. Lepiej podjąć działania w celu skorygowania oczywistej pomyłki w wyborze partnera i znalezienia kogoś bardziej pasującego. Świadomie powiedziałem przed chwilą, działania, bo czekanie na cud jest zazwyczaj całkowitą stratą czasu i sposobności, które tracimy tkwiąc w czymś, co i tak nie ma przyszłości. Nadzieję możemy mieć tylko wtedy, jeżeli podjęliśmy najlepsze możliwe działania i widzimy, że sytuacja zaczyna się poprawiać. No wtedy mamy nadzieję, ale nie tak, że siedzimy i mamy nadzieję. Wtedy oczywiście też kontynuujemy to działanie, cały czas patrząc, czy poruszamy się we właściwym kierunku, czy sytuacja faktycznie się poprawia. Poruszmy jeszcze jeden dość typowy problem, który pojawia się w takich sytuacjach, właśnie głównie u kobiet. Agata napisała, cytuję, czasem obwiniam i mam żal do siebie, że jestem płytka, skoro tylko przez brak seksu nie potrafię być w pełni szczęśliwa i tak mocno czuwam jego brak, ale tak mam i nie potrafię tego zmienić. Koniec cytatu. Uświadam sobie, że jeżeli z powodu braku seksu nie możesz być szczęśliwa, to nie znaczy to, że jesteś płytka, tylko że jedna z bardzo istotnych dla ciebie całkiem ludzkich potrzeb nie jest zaspokojona. Nie mówimy teraz tutaj o niemożności bycia szczęśliwą z powodu braku luksusowego samochodu czy rezydencji, tylko o braku intymności i bliskości z partnerem. W takim przypadku nie tylko nie obwiniaj się, ale nawet nie próbuj tej swojej cechy zmienić. Pewnie możesz to stłumić na pewien czas, ale potem skończy się to albo wybuchem, albo całkowicie zgłośniałą postawą w życiu. Żadne z tych rozwiązań nie jest dobre. Nie rób sobie tego i nie rób też tego światu. Dość takich ludzi, widzimy każdego dnia na ulicy, jak się dobrze rozejrzysz, sfrustrowani i nieszczęśliwi. Aktualnie piszemy z Karoliną specjalną książkę Sukces w relacjach damsko-męskich, która ukaże się jesienią tego roku. I tam będzie dużo właśnie takich interesujących rzeczy. Jeśli chcesz otrzymać informację, kiedy tylko będzie dostępna i dodatkowo 10% rabatu na jej zakup, to zapisz się na listę informacyjną. Link znajdziesz tu poniżej. I jeśli chcesz, abym omówił tutaj też anonimowo jakąś twoją sytuację, to proszę opisz mi ją w mailu, dodając zdanie, że wolno mi wykorzystać go w filmie. Staram się, aby była to rzeczowa dyskusja i aby to było miejsce bezpieczne i przyjazne dla wszystkich. Chcesz porozmawiać, to zapraszam też do komentarzy. Obejrzyj jeszcze ten film, daj lajka, aby YouTube wiedział, że warto pokazać go innym. Zapisz się na newsletter. Od czasu do czasu zapowiadam tam ciekawe i bezpłatne wydarzenia z moim udziałem. Do zobaczenia.